Do zespołu szpitali miejskich w Chorzowie trafiły 3 koncentratory tlenu zakupione przez Okręgową Izbę Radców Prawnych z Katowic. Podarowany sprzęt jest potrzebny w leczeniu pacjentów, którzy już nie korzystają z pomocy respiratora, ale nadal potrzebują większych dawek tlenu. Koncentratory będą używane na oddziałach geriatrii i interna chirurgii. Koncentrator tlenu, czyli coś takiego, co pacjenci potrzebują w sytuacjach, kiedy trzeba organizmowi dostarczyć więcej tlenu, czyli głównie w schorzeniu POHP, czyli przewlekłym obturacyjnym płuc, które są schorzeniami bardzo uciążliwymi, trudnymi, czyli to będzie stało na oddziale, pacjent będzie z tego korzystał, a w sytuacji, kiedy będzie już wypisany do domu, wypożyczymy ten aparat mu, bezpłatnie oczywiście, do momentu, kiedy nie zakupi tego i nie będzie to refundowane przez Fundusz Zdrowia. Dysponujemy takim sprzętem, ale 3 dodatkowe aparaty bardzo wzmocnią nasze możliwości diagnostyczne. Koszt zakupu jednego urządzenia to około 5000 zł. Zakup w całości został sfinansowany przez Samorząd Radców Prawnych w Katowicach. Nagłośniony jest temat respiratorów. Natomiast równie potrzebne są koncentratory tlenu, które wykorzystywane są czy przed, czy po korzystaniu także z respiratorów. Stąd pomysł, aby po również konsultacjach 2 szpitale obdarować tymi koncentratorami tlenu. W sumie radcy zakupili 6 koncentratorów. Pozostałe 3 trafią do szpitala rejonowego w Raciborzu.